główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Minęła 18.30. Dobry wieczór. Pora na najważniejsze informacje z Opolszczyzny. Jesteśmy zniecierpliwieni. Mamy nadzieję, że zmieni się trochę rozkład ruchu w mieście. I wreszcie się doczekają. Nowy most połączy dwa brzegi Odry i dwa miasta. To było wtedy dla nas takie magiczne miejsce. Piękny hol, kominek. Niestety, dzisiaj pałac w Kujawach popada w ruinę. Mieliśmy problemy największe w suszarni, gdzie zostały podtopione hale. W ośrodku hodowli zarodowej w Głogówku jeszcze usuwają skutki ostatniej nawałnicy. Niebagatelna w kwocie i znaczeniu. Tak o wspólnej inwestycji, jaką jest budowa nowego mostu przez Odrę, łączącego Głogówek z Krapkowicami, mówią włodarze miejscowości. O projekcie za 240 milionów złotych w materiale Jakuba Słupeckiego. Długo obiecywany, w końcu powstanie. Tak na informację o budowie mostu południowego reagują mieszkańcy Krapkowic. Tam jest jeden most i tutaj ten stary. No ich zakorkowane, czy też nie? Zakorkowane. Tutaj najbardziej, ale tam to tak mniej. Rozumiem. No co pan sądzi o samej inwestycji? Przydałoby się to dla miasta? Tak, jak najbardziej. To jest bardzo trafiona inwestycja. Ona już kupę lat czekała na to, żeby była gotowa. Jesteśmy zniecierpliwieni. Mamy nadzieję, że zmieni się trochę rozkład ruchu w mieście. Podróżni nie będą wjeżdżać do miasta, nie będą korkować, a ci, którzy chcą odwiedzić nasze piękne Krapkowice, będą mieli okazję swobodnie poruszać się po naszym mieście i poznać wszelkie uroki naszego miasta. Inwestycja będąca wspólną inicjatywą włodarzy Gogolina i Krapkowic kosztować będzie 240 milionów złotych, z czego aż 192 to kwota dotacji pozyskanej z Ministerstwa Infrastruktury z programu Mosty dla Regionu. Bardzo duże wyzwanie finansowe, ale też bardzo duże przedsięwzięcie. Tutaj nigdy z burmistrzem Krapkowic nie ukrywaliśmy i też od samego początku działamy w partnerstwie, dlatego 24 miliony z Gogolina, 24 miliony z gminy Krapkowice, a 192 miliony właśnie z budżetu państwa. Budowa ma zostać zrealizowana do 2028 roku. Most zostanie wybudowany po południowej stronie Krapkowic, w pobliżu śluzy Krapkowice. W 2025 wybór firmy, rozpoczęcie inwestycji, później 3 lata na realizację. A sama inwestycja to 600 metrów mostu, 2,5 km dróg dojazdowych i włączenie w formie ronda do drogi krajowej 45 i wojewódzkiej 423. Wyzwanie ogromne, ale to szansa też na rozwój cywilizacyjny Krapkowic, Gogolina i województwa. Obecnie gminy czekają na oficjalne podpisanie umowy z Ministerstwem Infrastruktury, co powinno nastąpić z końcem sierpnia. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Pałac w Kujawach popada w coraz większą ruinę. Mieszkańcy miejscowości i okolic pytają, czy obiekt czekają jeszcze lepsze czasy, a urzędnicy przypominają o stanie prawnym obiektu. Bartosz Sadliński. Neobarokowy pałac w Kujawach ma ponad 5000 metrów kwadratowych i pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Należał do rodziny Fontile-Winkler, właścicieli pałacu w Mosznej. W Kujawach mieścił się zarząd ich majątku. Budynek przetrwał II wojnę światową, a w PRL-u był użytkowany. Mieszkańcy Kujaw i sąsiedniej Zieliny mają mnóstwo wspomnień z nim związanych. Pamiętam to jeszcze jako dziecko, gdzie tam czasami przychodziłam do mamy do pracy, ośrodek szkolenia rolniczego. To było wtedy dla nas takie magiczne miejsce. Piękny hol, kominek. Dla ludzi takich jak my ze wsi to było na miastka zamku, pałacu. W 1987 roku miało miejsce tutaj na ślub z moją żoną Ewą. Rodzina mojej żony Ewy mieszkała tutaj przez wiele lat pod tym tunelem. I to żyło, w tych latach to żyło. Z drugiej strony, później zobaczymy, może był klub rolnika tak zwany i miejsce takich spotkań młodzieży. Dyrekcja Stadniny Koni, klub rolnika, czyli praktycznie było to takie centrum kulturalne. Pracowałam tutaj do 93 roku, czyli praktycznie do końca w bibliotece. Mieliśmy tutaj filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach. W 1993 roku pałac przeszedł w ręce prywatne. Niestety nie udało nam się skontaktować z właścicielem. Obiekt popada w coraz większą ruinę. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. Jak chodzimy tutaj do kościoła, to każdy się tylko ogląda.
kolejne okno wybite lub otwarte, klamek nie ma, drzewa się walą, więc smutny widok. Mogłoby być dużo rzeczy w tym miejscu, mogłoby być jakiś hotel, sanatorium albo... Pomysłów na pewno by się znalazło dużo, żeby do realizacji tutaj miejsce jest potencjałem, więc nic, tylko konkretnego inwestora wpuścić. Inwestycje w zabytkowych obiektach są bardzo kosztowne i w praktyce trudne do wymuszenia na właścicielach. Ponadto z roku na rok remont budynku będzie wiązał się z coraz większymi kosztami. Aktualnie pałac w Kujawach trafił pod młotek. Jest prowadzone postępowanie przez komornika, który oszacował wartość tego pałacu na około 2 milionów złotych. Natomiast pałac ma zostać sprzedany za cenę w drodze przetargu. No, jego cena wywoławcza wynosi 1 750 000 złotych. Pałac czeka na kolejnego właściciela. Może to on okaże się dla obiektu rycerzem na białym koniu. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. W Kurierze wracamy do ostatnich nawałnic. Ulewa nie oszczędziła Opolskiego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Głogówku. Na szczęście dzięki poświęceniu i wielogodzinnej pracy załogi oraz strażaków OSP uratowano wszystkie zwierzęta. Ale usuwanie szkód i sprzątanie trwają do dzisiaj. Henryk Wawer. Zalała wszystkie obory. Wielka woda przeszła przez stanowiska zwierząt i wypłukała z nich obornik oraz gnojowice. Zalała także ważne dla ośrodka obiekty. Mieliśmy problemy największe w suszarni, gdzie zostały podtopione hale. Też część zboża jest już tak jakby nadaje się do wyrzucenia, bo zostało podtopione. Też infrastruktura, jeżeli chodzi o naszej suszarni, praktycznie cała została zalana. Do godzin rannych pracowały tam straże i wypompowały wodę z naszych obiektów. Na reszcie obiektów, które mamy, no to pracowali też zootechnicy, no i sprzątali, można powiedzieć, skutki powodzi. Woda była wszędzie. Pracownicy w pierwszej kolejności zajęli się zwierzętami. Pracownicy stanęli na wysokości zadania, szybko żeśmy uprzątnęli skutki tej ulewy. No były pozatykane studzienki kanalizacyjne. Dla załogi OHZ była to groźna sytuacja i zagrożenie większe jak w czasie powodzi stulecia. Strach był, bo przy takich piorunach i przy takich wiatrach, no to wiadomo, no budynki i jeszcze wodzie, no budynki nie są niezniszczalne. Wiadomo, że zawsze istnieje ryzyko, czy porażenia piorunem, czy no uszkodzenia budynków i wtedy wiadomo, że zwierzęta też są zagrożone. Jak to powiedzieć, jedna powódź, żebym już przeżył w 96-97 roku, nie? To była największa. A teraz co się zdarzyło, to trudno do opisywania to jest. To nie idzie tego zrobić tak w słowach, nie? Ilość wody była tak masa, że tego nie idzie określić, nie? Bo jak się kran odkręci, to leci woda. A to było tak, że no, pół metra tak do kolan to wszystko poszło. W oborach po kilkudziesięciu godzinach sprzątania jest już porządek. Wydaje się, że minął także stres zwierząt. Udrożniona została kanalizacja. Ale usuwanie obornika i odpadów jeszcze potrwa dobrych kilka godzin. Obywatelski projekt ustawy w obronie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z taką inicjatywą wyszło Stowarzyszenie Tak dla CPK, które rozpoczęło zbieranie podpisów pod projektem. A dziś do inicjatywy przyłączył się poseł Marcin Ociepa. Jest to inicjatywa ogólnopolska, znana pod nazwą Tak dla CPK. Ja zapraszam dzisiaj wszystkich do mojego biura poselskiego w Opolu, także filii w Nysie, ale także do przesłania pocztą zebranych podpisów, które można pobrać na stronie internetowej Tak dla CPK. To jest inicjatywa, która ma na celu wywarcie obywatelskiej presji na rządzie Donalda Tuska, by realizował projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Potrzebne jest 100 tysięcy podpisów. Głęboko wierzę, że mieszkańcy Opolszczyzny także się do tego przyłączą. To ma dla naszego regionu fundamentalne znaczenie. Ja zabierałem na ten temat głos w Sejmie. Dla nas Centralny Port Komunikacyjny to jest rewitalizacja 114 km linii kolejowych na terenie naszego województwa. A w tym serwisie zobaczą Państwo jeszcze między innymi. Trasa będzie prowadzić przez atrakcyjnie widokowo części Gór Opawskich. Ale to nie jedyne zalety nowej ścieżki rowerowej na pograniczu.
Zabawy, rozgrywki sportowe, wycieczki i nauka pierwszej pomocy. Grupa ukraińskich dzieci przyjechała na tygodniowe kolonie strażackie do Turawy. Mieszkają w namiotach, do dyspozycji mają basen, a w odległości 300 metrów jezioro Turawskie. Ukraińskie dzieci przyjechały do ośrodka Strażak w Turawie przede wszystkim na wypoczynek, ale pod okiem fachowców uczą się też przydatnych umiejętności. Co dopomaga? Uczymy się, jak reagować i pomagać, zanim przyjedzie pogotowie. Wypoczynkowa terytoria duża, dobra. Byliśmy w Parku Dinozaurów. Czas wolny spędzamy bardzo aktywnie, sportowo, razem z innymi dziećmi. Uczestnicy kolonii na co dzień mieszkają w rejonach objętych działaniami wojennymi. Przywieźli 14 chłopaków. Ich ojcy jest ratownikami obszarów frontowych i oni pomagają naszym w naszych regionach od wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą. DCNS, czyli Państwowa Straż Ukrainy, dowiozła ich do granicy, przeszli granicę, a od granicy ich odebrał bus ze szkoły aspirantów w Krakowie, z Polskiej Państwowej Straży i właśnie tutaj dojechali do Turawy i tutaj odpoczywają, a tutaj już im transport zapewniamy na miejscu. Na dzisiaj w nas w Ukrainie jest duża straszna wojna. Trwa straszna wojna. Dzieci przyjechały ze wschodu Ukrainy, żeby odpocząć od bomb, a przy okazji chcemy nauczyć ich udzielania pierwszej pomocy. Równocześnie w Turawie trwa obóz OSP. Z Polkowic, a młodzież polska i ukraińska ma wiele okazji do integracji przy wspólnym ognisku czy podczas rozgrywek sportowych. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Trwają zapisy na 48. pieszą pielgrzymkę opolską do Częstochowy. Na jasnogórski szczyt pątnicy dotrą w sobotę 17 sierpnia. Zgłoszenia przyjmowane są u przewodników lub internetowo. Tegoroczna 48. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę wyruszy 11 sierpnia z Nysy, 12 sierpnia z Opola, Raciborza i Głubczyc, 13 sierpnia we wtorek wyruszy z Kluczborka. Zapisy trwają u przewodników poszczególnych grup, a także można zapisać się przez internet. Na stronie internetowej pielgrzymka-opolska.pl znajdziemy wiele ważnych informacji. Hasło tegorocznej pielgrzymki, uczestniczej we wspólnocie Kościoła, jest związane z programem duszpasterskim Kościoła katolickiego w Polsce. Nową grupą jest grupa Jedynka Pomarańczowa, która wyruszy z parafii w Ligocie Turawskiej. Mamy świadomość, że niektórzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować cały tydzień. Można wyruszyć choćby na jeden dzień, dwa dni, ale zachęcamy także do tego, by uczestniczyć w mszy świętej na zakończenie pielgrzymki. O godzinie 11 serdecznie zapraszamy do udziału. Wszystkie osoby, które z powodu braku urlopu albo także z problemów zdrowotnych nie mogą wziąć fizyczny udział w pielgrzymce, zachęcamy, żeby pielgrzymowały duchowo. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Zapraszam. Tour de Pologne będzie jechał przez Opolszczyznę. Czwarty etap rozpocznie się w Kudowie-Zdroju, a zakończy w Prudniku. Kolarze będą mieli do pokonania blisko 200 km. Przejadą m.in. przez Otmuchów, Kałków, Białonyską i Głuchołazy. Finisz w mieście, gdzie wychowywał się wybitny polski kolarz Stanisław Szozda. Tour de Pologne na Opolszczyźnie 15 sierpnia. 32-latek ukradł dwa damskie garnitury o wartości 1000 zł w jednym ze sklepów odzieżowych w Namysłowie. Chwilę po dokonaniu przestępstwa mężczyzna próbował sprzedać kradziony towar w sąsiednich lokalach, w tym w sklepie monopolowym. Policjanci z Namysłowa ustalili tożsamość i zatrzymali złodzieja. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności. Od 1 lipca do 30 listopada trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, w ramach którego rodzice mogą otrzymać 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To już kolejna edycja, kiedy ZUS będzie przyjmował i wypłacał świadczenie 300+, czyli wyprawkę szkolną. W tym roku okienko otworzyło się 1 lipca i w ciągu pierwszych 2 tygodni tego miesiąca na Opolszczyźnie otrzymaliśmy ponad 32 tysiące wniosków od rodziców i opiekunów o wypłatę tego jednorazowego świadczenia. To jest 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci od 7 roku życia do 20, jeśli się uczą, i dla osób do 24 roku życia, kiedy kontynuują edukację. Tempo składania wniosków w tym roku jest niezwykłe.
złe, bo pamiętam, że rok temu na koniec lipca takich wniosków w naszym regionie wpłynęło około 42,5 tysiąca. Teraz mamy 32, więc rodzice nie zwlekają mimo urlopów, mimo okresu wakacyjnego ze składaniem tych wniosków. Jeżeli zdarza się, że rodzice naprzemiennie opiekują się swoimi pociechami, bo wynika to po prostu z rozwodu, z separacji, z życia w rozłące, no to owszem, oni mogą wnioskować o takie świadczenie, ale warto pamiętać, że ono będzie podzielone na dwoje rodziców, jeżeli sprawują opiekę w sposób systematyczny, proporcjonalny i równo dzielą się opieką nad swoim dzieckiem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zachęca do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które związane jest z rozpoczęciem prac nad strategią Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2025-2028. Strategia kierowana jest przede wszystkim do gmin, instytucji, uczelni, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni oraz innych podmiotów z województwa polskiego. Z tego miejsca również zachęcam wszystkich mieszkańców, obywateli, którym bliska jest ochrona środowiska i gospodarka wodna, aby oddali swój głos w ankiecie, która dostępna jest na naszej stronie internetowej, jako również na Facebooku, właśnie odnośnie opracowywanej przez nas strategii. Strategia jest ze wszystkich obszarów dziedzinowych, którymi zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i każdy głos jest dla nas ważny, dlatego żeby podjąć na kolejne lata nowe wyzwania, które stoją przed zmianami klimatycznymi, przed ochroną środowiska, przed tym, żeby o to środowisko docelowo wszyscy dbali. Malownicze widoki, górski klimat i komfortowy dojazd do Czech. To ma zapewnić ścieżka rowerowa, którą planuje wybudować prudnickie starostwo razem z czeskimi partnerami. Z Dębowca dojedziemy nią do Jindrzichowa. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Otulony lasem Dębowiec to jedna z najbardziej malowniczo położonych wsi w Górach Opawskich. To właśnie stąd już za niecałe dwa lata będzie można wyruszyć do czeskiego Jindrzichowa rowerem nową drogą, która zapewni komfort jazdy. Pojawiła się kolejna możliwość finansowania projektów turystycznych z programu Interreg Czechy-Polska. Analizowaliśmy mapę i była to jedna z dwóch możliwych koncepcji scalenia tras rowerowych po stronie polskiej z tymi po stronie czeskiej. Na trasie planowane są miejsca odpoczynku, a także punkty do ładowania rowerów elektrycznych i naprawy. Będzie też element edukacyjny w postaci tablic informacyjnych. Dawne okopy z II wojny światowej, grodziska, pomnik Eichendorfa, to wszystko jest w najbliższym otoczeniu tej nowej trasy rowerowej i to na pewno będziemy chcieli wyeksponować. Góry Opawskie od kilku lat cieszą się rosnącą popularnością zarówno wśród piechurów, jak i rowerzystów. Dlatego znawcy tematu i miłośnicy górskich wojaży w planowanej drodze widzą potencjał. Trasa będzie prowadzić przez atrakcyjne niewidokowo części Gór Opawskich. No de facto trasa rowerowa gdzieś tam już istnieje, bo jest szutrowa droga przez las, potem od strony czeskiej jest droga asfaltowa, no ale jeżeli teraz powstanie nowa inwestycja, no to na pewno przyczyni się do rozwoju, że tak powiem, tutaj turystyki rowerowej na pograniczu. Strona polska i czeska na budowę drogi łączącej oba kraje otrzymały podobne kwoty. Powiat prudnicki pozyskał dofinansowanie w kwocie prawie 1,5 miliona euro. Planowana realizacja tego projektu od listopada 2024 roku do sierpnia 2026 roku. W ramach zadania w Jindrzichowie powstanie też punkt informacyjny. Miłość turystów Góry Opawskie zaskarbiły sobie już dawno, a teraz szybciej zabiją serca tych, którzy miłują dwa kółka. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. W głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to już wszystkie informacje. Za chwilę prognoza pogody, którą przedstawi dziś Wiktoria Marszałek, a tuż po niej rozmowa dnia. Gościem Małgorzaty Lis-Skupińskiej będzie Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS w Opolu. A na kolejny serwis zapraszam Państwa o 21.30. Dziękuję za uwagę i miłego wieczoru.